Ostatnio dzieliłem się z Wami roleczką, na której skaczę ze szczęścia po zdanym egzaminie z osteopatii. Dla fanów oczywiście. Wiele osób jednak nie wie, czym w zasadzie jest ta osteopatia. I teraz już po zakończeniu egzaminów myślę, że kilka słów na ten temat mogę powiedzieć. Przede wszystkim, czym osteopatia jest dla mnie. Chyba najlepiej charakteryzować będą to słowa Beethovena. Nie osteopaty, tylko Ludwika van Beethovena. Don't only practice your art, but force your way into its secrets, for it and knowledge can rise the man into divine. Czyli nie tylko praktykujesz swoją wiedzę, nie tylko praktykuj swoją sztukę, ale też wkraczaj w jej tajemnice, bo właśnie to i wiedza mogą wznieść człowieka pod niebiosa. To chyba najlepszy cytat, nie bezpośrednio związany z osteopatią, a jednak idealnie ją charakteryzujący i chyba mój ulubiony. Czym więc jest ta osteopatia? Dla mnie przede wszystkim sposobem patrzenia na człowieka tak, aby widzieć człowieka, a nie jego poszczególne części. Części trzeba znać i to bardzo dobrze znać, żeby wiedzieć, która z nich w tej całej całości nie działa. Osteopatia jest więc znajomością anatomii, a co za tym idzie znajomością połączeń pomiędzy poszczególnymi układami, jak układ nerwowy, krwionośny, pokarmowy, ale też znajomością relacji pomiędzy nimi wszystkimi i tą świadomością, że poprawienie stanu pacjenta wymaga właśnie analizy tych zależności, które na pewno pomiędzy tymi układami są i na pewno wpływają na siebie wzajemnie i są wszędzie. Jak podejdziemy do tego w ten sposób, to już oczywiste stają się kwestie jak, nie wiem, połączenie chociażby bólu łokcia z pływającą kupą, którą zrobimy w toalecie. Moje pytanie egzaminacyjne z ubiegłego roku. Najważniejsze jednak, że w osteopatii nie ma schematów. Tu się nie pracuje według metody, utartej ścieżki, określonej technik. Tu jest tylko albo aż pacjent i tyle. To on wyznacza drogę terapii i sposób postępowania. Nie jednostka chorobowa, czy z góry narzucone postępowanie, czy jakieś badanie obrazowe tylko i wyłącznie. Na przykład przy bólu kręgosłupa. Nie. Pacjent. I to jest piękne w osteopatii, że nie jest to zbiór technik pracy. I też jakichś tam tajemnych, bo przykładamy powiedzmy rękę i robimy coś bardzo delikatnego i dla obserwatora z zewnątrz to jest jedynie przyłożenie ręki. Nie. Medycyna osteopatyczna to ideologia. Działania oparta w zasadzie na trzech pryncypiach. Przede wszystkim ciało jest jednością. Struktura i funkcja naszego ciała są ze sobą powiązane. I ciało człowieka ma zdolność do samoregeneracji. Tyle. To jest piękne jakby w tych przemyśleniach. Ciało jest jednością, struktura i funkcja są ze sobą powiązane. Ciało człowieka ma zdolność do samoregeneracji. Jak dodamy do tego bycie otwartym na drugiego człowieka, plus postawa taka nasza, bez oczekiwań i próby narzucania tego, co temu pacjentowi może być i jak musimy mu pomóc, tylko takie bazowanie przede wszystkim na tym, co pokaże nam pacjent, pokaże nam jego ciało i tyle. Dziękuję. Doktor Przemysław Filipczyk, osteopata. A jeszcze PS. W sumie czemu nie? Od początku, jak studiowałem osteopatię, ale też w trakcie się to chyba nasiliło, bo popularność osteopatii rośnie, rośnie też liczba przeciwników takiego właśnie podejścia do pracy z pacjentem. Jednym, myślę, że z głównych argumentów opozycji jest to, że skuteczność osteopatii nie ma potwierdzenia w IBM. Czyli w evidence-based medicine. A skoro nie zostało to przebadane w sposób randomowy, powtarzalny i tak dalej, to nie może się sprawdzić. No i właśnie, uwaga! Po pierwsze, opracowań naukowych pojawia się coraz więcej. Więc jeśli ktoś w kółko mówi o braku, to niech sprawdzi PubMed. Po drugie, bardzo wielu twórców prac medycznych i fizjoterapeutycznych, naukowych oczywiście, to właśnie osteopaci. Zwróćcie uwagę na mnogość DO w tytułach, przy nazwiskach, w artykułach właśnie medycznych. Po trzecie, czy na pewno potrzebna jest taka dyskusja, skoro osteopatia jest uznanym na całym świecie sposobem pracy z pacjentem? Może byłoby po prostu lepiej, jakbyśmy z wieloma działkami, które
w założeniu mają poprawę zdrowia pacjentów, po prostu współpracowali i próbowali znaleźć wspólny język. A tym wspólnym językiem powinna być anatomia i poprawa zdrowia pacjenta. Dziękuję.